Sąd Okręgowy w Nowym Sączu skazał na 9 lat więzienia Monikę B., która prowadząc kancelarię ubezpieczeniowo-finansową w Limanowej naraziła co najmniej 124 klientów na stratę blisko 13 milionów złotych. Ponadto skazana ma oddać ponad 12 milionów złotych osobom, które oszukała. Sąd zgodził się na pokazanie wizerunku skazanej. W uzasadnieniu wyroku sędzia Anna Hewler stwierdziła, że dopuszczając się takiego czynu, pochodząca spod limanowskiej miejscowości Monika B., umiała być bardzo przekonująca. Ludzie wpłacali najpierw małe kwoty i otrzymywali nieco większe odsetki po kilku miesiącach. Decydowali się więc na coraz większe wpłaty. Monika B. operowała wśród osób sobie najbliższych. Umowy podpisywała z przyjaciółmi, kolegami i znajomymi. Ponieważ wcześniej pracowała w ubezpieczeniach na terenie Limanowej, jej osoba była w mieście i okolicy dobrze znana. Wykorzystała to, jak stwierdziła sędzia Hewler, w sposób bezwzględny. Wyrok jest nieprawomocny. Józef Budacz, TV28.